Witam Was w kolejnym teście z zamkniętych bet gier. Tym razem przyjrzymy się grze Infinity Crisis. Z tego co zauważyłem w pierwszych minutach gry, no to gra głównie polega na walku jednym z wybranych superbohaterów Warner Bros. Lub innych tam twórców. Tutaj akurat tak patrzyłem sobie menu, to tam typowe jak w grach online. Czyli tutaj nic nowego wam nie pokażę. Tutaj możemy treningi co najwyżej obejrzeć na wideo. To oczywiście odnosi się do YouTube. No to co, może od razu zaczniemy grać, bo tu szkoda czasu. Może tam znajomych, dobra, to nieważne. Się nie dziwię, jak mnie od razu do gry przyłączy. O, no i właśnie. Bo już jakoś ostatnio zacząłem grać. To dosłownie było 5 minut temu, więc aż tak się nie przyjrzałem do tej gry. Ja akurat wybrałem do takiego Jokera grubaska, latającego skrzynką. Nie wiem czemu go wybrałem, tylko naprawdę nie miałem tam żadnych postaci wyboru. Tutaj patrzę Batmany, Flashe. Na grafikę nie patrzymy, bo ustawimy najniższą, żeby jak najlepsza była wydajność. Chociaż mogłem ją kurczę zwiększyć trochę. Bo widzę, że jest nieźle. Ally defeated. The enemy has captured Wayne Tower. Enemy dobra, jest kill. Od razu powiem moje pierwsze to co zauważyłem w tej grze. Od razu w pierwszych 5 minutach. A to, że ta gra jest bardzo podobna do tak zwanego LOL. Ja nie cierpię tego typu gier. I powiem wam, że ciężko będzie mi naprawdę grać w to. Ja nie mogę grać w takie coś, więc... Jest ciężko, naprawdę, nie. Ja tu cierpię. Cześć, winiesz. Zaraz, jak to? A to mój, sorry. Ja jestem na czerwono. Ataki DF. DF. Ja wiem, że zginę, bo ja w to grać nie mogę, no. Grunt, żeby po prostu wam pokazać, o co tu chodzi, bo ja po prostu nie mogę grać w takie coś. Może w samej walce to jest średnio podobne, ale te ładowanie, ten wybór postaci to jest wręcz identyczny, no. O, pan Flash tu biega. Mówcie co chcecie, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo podobne. Nie grałem, ale widziałem na filmach. Nie mam zamiaru jakoś grać. Ja tu napierdzielam sobie klawisze, bo ja nie mogę. Ja nie chcę, ale muszę. Oba, oba, oba. Defeated. Ciekawie. Zastanawiam się, jaka to była gra, jak mi nie było przez tyle czasu. I w tej chwili oceniam... moja ocena tej gry. Jak oceniasz? Blablabla. Ja nie oceniam tej gry wysoko, naprawdę. Niektórzy twórcy tam mają po drudze. Zabawa. Jaka była zabawa? Była niska. Wyzwania jakie były. Dużo tu nie widziałem. Niech będą te wyzwania średnie. I balans. A to chodzi o gracz. Aha. Nie wiem, dobra. Denerwuje mnie to. Nie, nie. Dajcie mi spokój. Nie. Nie, dzięki. Nie, ja nie chcę. Myślałem, że to mix był. Dobra, na tym to kończę. Bo... Napiszcie, co o tym myślicie. I cóż, to będzie na tyle. Na razie.